A panie wójcie, dzisiaj dni otwarte oczyszczalnie ścieków z stwarzenia. Tak, po prawie dwuletnim okresie budowy, modernizacji oczyszczalni, ale też proces przygotowania inwestycji trwał już 4 lata wcześniej. Dzisiaj następuje rozruch oczyszczalni ścieków w Stwarzewie po modernizacji, gdzie dzisiaj widzimy bardzo nowe elementy, które górują nad oczyszczalnią ścieków, których nie było. Jest to biogazownia, która będzie, myślę, ostatecznie zniweluje przykre zapachy. Doprowadzi do tego, że możemy sprzedawać ten osad jako kompost pełnowartościowy, które do tej pory nękały mieszkańców Stwarzewa, Gnieżdżewa i pobliskich mieszkańców i turystów. Mamy nadzieję, że ta uciążliwość zniknie, ale też sam proces utylizacji osadów pościekowych będzie pokrywane właśnie z biogazowni, przetworzenie biogazu na prąd elektryczny. Również takim ważnym elementem jest przetworzenie wszystkich tłuszczów, które dostają się do oczyszczalni i będzie można zrobić zrzut z restauracji, z przetwórni rybnych, bo tego jest w czasie sezonu i poza sezonem u nas bardzo dużo. Będzie można przerobić na biogaz i efektywnie spożytkować na energię elektryczną. Przekazuję głos panu przewodniczącemu zarządu spółki, panu Tadeuszowi Szczepanowi, drogi budynku. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie na terenie oczyszczalni. Szerokie przedstawicielstwo społeczeństwa ziemi puckiej. Widzę tutaj rady z miasta Pucka, Władysławowa i gminy Puck. I Jastarnia. Dzisiaj też jest szczególny dzień, bo 6 października spółka wodno-ściekowa obchodziła 35. rocznicę powstania spółki. Także wszyscy, którzy związani są z ziemią puską, pamiętają, patrząc po, co niektórzy pamiętają, jak była budowana oczyszczalnia, jak działała. Chciałem powiedzieć, że oczyszczalnia została zaprojektowana według najnowszych trendów. To jest standard europejski, proszę państwa, bo to nie tylko ciąg technologiczny do oczyszczania biologicznego i mechanicznego, o czym dzisiaj państwu pokażę, bo takie są ciągi, ciąg mechaniczny do usuwania zanieczyszczeń stałych i następnie ciąg biologiczny, czyli do usuwania przekroczeń składników chemicznych, mówiąc ogólnie. Lata 2007-2013 byliśmy taką instytucją, która w imieniu Ministerstwa Środowiska miała wdrażać realizację programu operacyjnego na terenie województwa. I gdyby nie ci, którzy wdrażali bezpośrednio, czyli budowali, czyli to, co państwo widzicie na ekranie, jak to sukcesywnie powstawało, to my byśmy nic nie zrobili. Natomiast znając przepisy i znając sposób, jakby wydatkowania tych pieniędzy, mogliśmy być pomocnymi dla beneficjentów, czyli dla tych, którzy korzystali z tych pieniędzy.